Vlogmas na moim kanale. I dzisiaj co będziemy robić? Będziemy piekli pierniczki. Tak, upieczemy dzisiaj pierniczki, ale o pierniczkach to zaraz, bo najpierw otworzymy sobie kalendarze adwentowe. Więc dzisiaj tego chyba nie. Chyba nie dzisiaj. A ten. Gdzie my tutaj mamy dwunasteczkę? Tu, o. Myślałam na pierwszy rzut oka, że to jest cukierek, ale to jest lizak. I tu jest tak opakowane jak cukierek. Teraz tu Milka. 12 tutaj. Gdzie to się wciska? O, i mamy prezent. Taki prezencik. I tutaj mamy obrazek. Odkładamy. Teraz ten. 12. Gdzie tu jest 12? Tutaj nie. Widzę 13, ale 13 to ja nie widzę. Tu jest. O. Jest. Na domku. Jest krówka. To. Bardzo dobre. I teraz ten tutaj jest. O, cukierek. Więc mamy cukierek. A pierniczki będę piekła z takiego opakowania, a dlatego, że tutaj, że chcę, żeby zrobić tych pierniczków troszeczkę mniej, chociaż tutaj pisze, że wyjdzie około 60 pierników, ale chcę zrobić je troszeczkę takie grubsze i żeby też nie zostało po świętach tych pierniczków. I tutaj, słuchajcie, tylko trzeba dodać jedno jajko i 100 gram miękkiego masła, więc tylko dwa składniki. I tutaj jeszcze jest, że jedna foremka w środku. No więc teraz zabieramy się za pieczenie tych pierniczków. A jeszcze Wam na szybko pokażę, w co ja jestem ubrana, bo ostatnio Wam nie pokazywałam. Więc mam tutaj taką fajną gumkę puchatą, mam rozpuszczone włosy, mam taki crop top z Pink Soda, tutaj ma takie białe rękawki. Mam takie spodnie z H&M-u i one tutaj się zmienia na kolanach. A skarpetki mam te słodkie z tymi pieskami, co dostałam za udział w konkursie, co Wam pokazywałam. Więc tak jestem dzisiaj ubrana. Ja już jestem w kuchni i przygotowałam sobie taką matę, żeby na niej wałkować te pierniki. Mam tutaj jajko, mam masło i teraz otworzymy ten pojemnik. Zobaczymy, co tam jest. Ciekawa, jaka foremka się tutaj znajduje. Więc mamy... O, wyleciała. Mamy ten proszek. Jest dzwoneczek, taki szary. I to tyle. Więc te dwie rzeczy znajdowały się w tym pudełeczku. I teraz będziemy robili pierniczki. Ciasto już jest, wyszło fajne. Teraz je podzielimy na pół i będziemy wałkować, więc to odłożymy i to tak samo. A teraz tą część będziemy wałkować. Thank you.
Słuchajcie, tyle wyszło mi tych pierniczków. Mogę wam powiedzieć, że są przepyszne, dlatego że już tam jednego podjadłam i bardzo mi smakują. Teraz one muszą wystygnąć, a jak wystygną, no to będę je ozdabiała. Ja już przygotowałam sobie różne rzeczy do zdobienia pierniczków. Mam tutaj taką posypkę, tutaj mam taką kolorową, potem mam tutaj taki jeden pisak i tutaj mam zrobiony lukier na pierniczki i stwierdziłam, że nie będę zdobiła tych wszystkich pierniczków, dlatego że wyszły już same słodkie są, więc no nie będę wszystkich zdobiła, żeby nie były za słodkie. A ja teraz się zabieram za zdobienie. Wszystkie, ale nie wszystkie mają tą posypkę, ale wszystkie mają lukier i powiem wam, że wyszły przepyszne. Bardzo mi smakują. To ja teraz będę piła mleczko z ekspresu, będę jadła pyszne pierniczki, a z wami widzę się jutro, więc do jutra. Hej, witam was w 13 dniu Vlogmas na moim kanale, a dzisiaj będziemy stroić mój pokój już na święta. Wyjęłam już świąteczne ozdoby, pokażę wam je, no i ustroimy mój pokój. Ale zanim ozdoby i strojenie pokoju, no to najpierw kalendarze. Dzisiaj tego otwieramy, jestem ciekawa co będzie. Otwieramy. O, są tutaj takie kolczyki. Ja takich kolczyków nie noszę, dlatego że ja mam takie, więc te kolczyki dam mamie. Tak fajne są, tak wyglądają, więc będą dla mamy. Teraz ten, trzynastka, gdzie tu jest? Tutaj. Ciekawe, co tu mamy. O, jest i ta guma i ona jest o smaku jakimś cytrynowym. Tak tutaj jest narysowane, więc tak. A teraz ten jest tutaj. Okej. Spróbujemy. Dzisiaj truskawka. I tutaj gdzie jest trzynastka? Nie widzę. A jest. Tu z boku się schowała. Trzeba wcisnąć. I co my mamy? Jest bałwanek. Jest i bałwanek i taki obrazek. I Oreo. Gdzie jest 13? To była 11. Tutaj. Tutaj do góry. I jest i cukierek. Więc kalendarze już mamy otwarte. I jeszcze pokażę wam, w co jestem ubrana. Na włosach mam taką fajną spinkę, gumkę z taką kokardką. Tutaj mam taką fajną bluzeczkę w kwiatki i ona jest z Zary. I potem mam takie spodnie z wysokim stanem i one są z H&M-u i czarne skarpetki. Więc tak wyglądam. No i mam ozdoby ze sobą. Te ozdoby myślę, że w pokoju wszędzie porozkładam, a jak jakieś nie, no to nie będę jej kładła. A mam tutaj tak, taką fajną szarą poduszkę z reniferem i tu z takimi kuleczkami, więc myślę, że ona będzie stała tutaj właśnie na łóżku. Potem mam to czerwone autko z choinką, które już wam pokazywałam.
potem mam taką fajną kulę, oś, nie z tej strony, taka fajna i pada śnieg i ona jeszcze gra, więc taka kula. Potem mam taką gwiazdkę białą, kolejną taką gwiazdkę, tylko ta nie ma środka i taki reniferek. Potem mam sztuczny śnieg, a dlatego sztuczny śnieg, bo mam takie, są takie, że bez środka, jakieś odbitki i to się sztucznym śniegiem pryska i na przykład na okno można. Potem mam takie autko, tata mi je kupił i ono kosztowało 26 zł, bo jest cena, takie fajne różowe i ono świeci, świeci? Tak, świeci, takie fajne. Potem jest taki aniołek. Potem tutaj mam takie dwie świeczki w takim jakby słoiczkach i takie są zakrętki z takimi czapeczkami. Potem mam choinkę, ale niestety już mi kot ją zrzucił, jest w częściach, ale jak się położy, to nie widać. Taka fajna zielona. Potem mam takie lampki i one kosztowały 9 zł. Potem tutaj mam takiego skrzata, jego też mogliście już widzieć. Potem tutaj mam taką choinkę i ona też ma lampki i też świeci. A tutaj mam, ojejku, spadło, na takim stojaczku mam taką bombkę i ją kupiłam jak byłam w produkcji bombek, więc taka ze słonikiem. I kolejna też na takim stojaczku z taką łapką i serduszkiem. Też ją kupiłam w produkcji bombek i ją kupiłam dla mojego pieska Abi, a ją możecie słyszeć tutaj w tle, bo szczeka i przynosi mi zabawki. Więc to były wszystkie ozdoby świąteczne, które chcę postawić w moim pokoju. Wzięłam ten śnieg i te odbitki, no i wyszło takie fajne na oknie, taka fajna choinka i tutaj taki aniołek, a na drugim oknie zrobiłam taką śnieżynkę i taką gwiazdkę. Myślę, że fajnie to wygląda, w oknie się ja odbijam, dlatego że zasłoniłam ruletkę, żeby to było lepiej widać, ale zobaczcie, tutaj te gwiazdki tak fajnie, tutaj ten aniołek z tą choinką, no mi się bardzo podoba. Nie wiem jak wam, możecie mi napisać w komentarzu. A teraz pokażę wam, jak ustroiłam domek dla moich myszek. Więc zacznijmy od góry, tutaj na tym najwyższym piętrze stoi to różowe autko z choinką oraz zielona choinka, zielono-srebrna choinka. Schodząc na to piętro, tu siedzą moje myszki, a na pięknym ich tarasie, no, powiesiłam takie lampki. To są takie, jak widzicie, gwiazdki i one się palą.
teraz, więc fajnie to wygląda. A schodząc na sam dół, tutaj w salonie położyłam tą świeczkę z tą czapeczką, więc tutaj jest, a w kuchni jest ona na stole. Więc domek myszek także jest udekorowany na święta. Na święta, jest świąteczny, a ja będę już się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że ten dwudniowy vlogmas Wam się podobał i pamiętajcie o pozdrowieniach. Piszcie swoje imię w komentarzu, a ja Was wtedy pozdrowię. Więc ja już się z Wami żegnam, zostawiajcie łapki w górę, zasubskrybujcie mój kanał i wpadajcie na wszystkie social media. Macie je w opisie tego filmu. Buziaki, pa!